Magda Żakowska, witam Państwa. I w nocy, i jutro na pogodę znów wpływać będą układy wysokiego ciśnienia. Jeden wyższy znad Rosji ściągać będzie, zwłaszcza nad wschodnie regiony, bardzo ciepłe powietrze nad Morza Czarnego, a drugi wyższ śródziemnomorski ściągnie do centrum kraju, a także nad regiony zachodnie upalne, zwrotnikowe powietrze. W nocy prawie w całym kraju pogodne niebo i na tym niebie jedynie miejscami mogą zalegać pierzaste obłoki. Wyjątkiem będzie północny zachód, a zwłaszcza zachodnie wybrzeże. Tu mogą wypiętrzyć się kumulusy i miejscami popada, a nawet zagrzmi. Będzie to bardzo ciepła, tak zwana tropikalna noc na zachodzie i w centrum, na termometrach od 23 do 20 stopni. Nieco chłodniej na wschodzie, ale i tam od 18 do 16 stopni. Wiać ma bardzo słabo ze wschodu. Jutro bez zmian, czyli przeważnie błękit, zwłaszcza na wschodzie, niebo może być chwilami bezchmurne. Na pozostałym obszarze ławice pierzastych chmur, a od rana więcej chmur, zwłaszcza tych kumulusów, które będą się wypiętrzać, przyniosą miejscami przelotne opady i burze na wybrzeżu zachodnim. Pod koniec dnia popadać i zagrzmieć może też na zachodzie zachodniopomorskiego i północy lubuskiego. Bardzo ciepło, wręcz upalnie od 29 do 31 stopni na wschodzie, a od centrum po zachód od 30 do 34 stopni. To uśrednione wartości, bo w słońcu oczywiście będzie znacznie wyższa temperatura. Co w regionie? Otóż w nocy w regionie pogodne niebo, wiatr słaby, południowy, no i bardzo ciepło, wręcz duszno, 20 lub 19 stopni, tyle nad ranem pokażą termometry. Również jutro niewiele obłoków na niebie, na termometrach szybki wzrost temperatur. 31 stopni w Brodnicy, 32 w Tucholi, w Inowrocławiu, a w miejscach nasłonecznionych znacznie wyższe wartości. Na barometrach wahania ciśnienia te jutro w południe pokażą 1006 hektopaskali. W piątek burzowo, no jeszcze bardziej upalnie, do 34 stopni. Także w sobotę bardzo ciepło, nadal może zagrzmieć. Od piątku no, poprawa pogody, bo nie zabraknie słońca i będzie wreszcie czym oddychać, bo temperatura maksymalna w niedzielne popołudnie nie przekroczy 24 stopni. Do zobaczenia